Teraz taka ciekawostka, czy media również pokazywały koronawirusa wcześniej? No, no chyba nie jest dla Was zaskoczeniem, że oczywiście, że było o tym mówione. Cześć, ja jestem Aneta i będę dziś mówić o koronawirusie. Czy można go było przewidzieć? Jakie były znaki w mediach? Co mówi astrologia, astronomia, numerologia oraz symbolika? Jak widzicie, starałam się przeczekać ten temat, dlatego że dla mnie jest to temat trudny. Obydwoje moich rodziców pracują w takich zawodach, że są na pierwszej linii frontu i mogłabym im powiedzieć, żeby zostali w domu, żeby nie pracowali w tym czasie, jednak oni są w tym momencie najbardziej potrzebni ludziom. Przez całe swoje życie pomagali ludziom, ratowali ich zdrowie, narażając swoje zdrowie i życie, więc w tym momencie będą robić to samo. Słuchajcie, chciałabym Was również przeprosić za jedną rzecz, dlatego że ponad 3 miesiące temu, kręcąc filmik Nie bój się używać swojej mocy, ja miałam taką myśl w głowie wtedy, to jeszcze było przed tą całą aferą z wirusem, że w sklepach zabraknie rzeczy antybakteryjnych, takich dezynfekantów. Ale pomyślałam sobie, że to jest strasznie głupia myśl, dlaczego miałoby się to stać? Więc na końcu tego filmu właśnie, tego sprzed 3 miesięcy, możecie go zobaczyć, mówię o Florida Water i o białej szałwii i mówię, że Florida Water można użyć zamiast żelu antybakteryjnego. Ale tak o tym cały czas myślałam, dlaczego miałby ktoś nie mieć żelu antybakteryjnego? No i jak widzimy, moje przeczucie się zgadzało. Wiem, że wiele osób energetycznie czuło, że coś idzie, że coś się wydarzy. Można jednak wyraźnie zobaczyć, że były ślady, że były znaki, że faktycznie idzie coś złego. Pierwszy oficjalny przypadek choroby zanotowano 8 grudnia 2019 roku. I 8 grudnia w Kościele Katolickim jest to uroczystość niepokalanego poczęcia Marii Panny. Natomiast starożytni Egipcjanie, według swojego kalendarza oczywiście, ten sam dzień uznawali za święto bogini Nit. Jest to bogini wojny, jest to matka słońca, matka Ra, jest to również patronka czerwonej korony Dolnego Egiptu. Może to mieć jakieś znaczenie, może to nie mieć żadnego znaczenia. Kiedy kręciłam filmik Zaćmienie Słońca i Nów Księżyca, grudzień 2019, mówiłam Wam o tym, że jest to symbol, że będzie coś pozornie złego, co wyjdzie nam na dobre. Takie przewartościowanie. Jednak wtedy jeszcze nie wiedziałam, że to będzie, że tak huknie. Że to będzie tak duże wydarzenie. Że będzie tak duże przewartościowanie. Zauważcie, wiele osób, którzy mieli pewną pracę, słuchajcie, którzy myśleli, że to będą tam przez następne 20 lat pracować, siedzą w domu bez pracy, nie wiedzą, czy będą mieli do czego wrócić, nie mają zapłacone za to pracę i w tym momencie zupełnie nie wiedzą, co mają robić. Wiele małych biznesów upadnie, ponieważ nie są w stanie znieść tak naprawdę okresu bez klientów, bez pracy. Dzieci uczą się w domach. Wiele osób pracuje w tym momencie z domu i okazuje się, że tak naprawdę wiele spotkań, wiele rzeczy można było robić z domu, nie musiałeś jechać tą godzinę do pracy, później siedzieć tam 8 godzin. Zobaczcie, jak wielkie to jest przewartościowanie. Wiele osób zarobi na tym wirusie. Słuchajcie, bo ludzie patrzą, okej, wszystko teraz idzie w dół, ale słuchajcie, to minie. Za chwilę znowu wszystko wybuchnie, znowu wszystko rozkwitnie w tym momencie. Wiele inwestycji jest dużo tańszych niż było przed tym wirusem, przed tym całym kryzysem. I zobaczycie, ile osób się na tym wzbogaci. Wiele osób się na tym również wybije w mediach, w social media. Zobaczcie, ile osób się promuje na tym wirusie. Wiele osób jest w tym momencie zmuszonych, by zostać w domu, by zostać z rodziną. Zobaczcie, jak to bardzo przewartościuje w głowach wielu osób, że zdrowie, że rodzina jest to dar, który został nam dany, a nie został nam dany na zawsze, że wszystko może się skończyć w jednym momencie, że w ciągu tygodnia możesz stracić wszystko, swój majątek, swoją rodzinę, swoje zdrowie. Zobaczcie, jaki to jest wielki szok dla nas wszystkich. Dodatkowo mówiłam również o tych pożarach, rok 2020, że to był początek i koniec, że teraz jest początek czegoś nowego. Jeszcze wtedy nie zdawałam sobie sprawy, że to będzie taki wielki huk, słuchajcie.
te 2-2 mówiłam, że to będzie takie życie w grupie, takie jednoczenie się. Zobaczcie, jak to w ogóle teraz wszystko wygląda. Przez to, że jesteśmy w takiej izolacji, łakniemy tego kontaktu z innymi, chcemy widzieć naszych przyjaciół, chcemy widzieć naszą rodzinę, a nie możemy. Ile osób jest w takich izolatkach, że nie mogą nawet się spotkać z kimś. Słuchajcie, przez ostatnie dni miałam tyle kontaktów z moimi sąsiadami z ulicy, z którymi nigdy wcześniej nawet nie rozmawiałam. Ludzie ze sobą chcą rozmawiać, szukają tego kontaktu, szukają informacji. Tak jak mówiłam, te 2-2 to jest koniec takiej pracy samodzielnej, koniec życia samodzielnego. I słuchajcie, ten czas w alchemii transformujemy energię. Także starajmy się wykorzystać ten czas. Większość z nas ma w tym momencie nadmiar tego czasu. Więc starajmy się go tak wykorzystać, żeby kiedy to wszystko ucichnie, żebyśmy mogli zacząć od nowa. Starajmy się nie panikować, nie siać strachu, dlatego że nasze dzieci, nasze wnuki, ci, którzy mają dzieci, wnuki, małe dzieci, ludzie, którzy biorą nas za przykład, oni to obserwują, oni to chłoną, słuchajcie. Część z nas to przeżyje. No miejmy nadzieję, że większość z nas to przeżyje. Ale te osoby, które zostaną, w nich się to zakoduje, słuchajcie. W nas zakoduje się ten strach. Będziemy kierowani tym strachem, jeśli pozwolimy tej panice, temu lękowi zawładnąć naszym życiem w tym momencie. Po czym astrolodzy mogli wywnioskować, co idzie i mało tego, mogli wywnioskować nawet, jaki rodzaj choroby idzie i skąd idzie. Słuchajcie, to jest szok po prostu. 12 stycznia tego roku miała miejsce koniunkcja Saturna i Plutona. To ogólnie jest bardzo złe połączenie, bo koniunkcja oznacza połączenie. Zarówno Saturn, jak i Pluton cieszą się kiepską sławą. Słuchajcie, co oznacza Saturn? Saturn w greckiej mitologii Kronos. Czy to nie brzmi trochę podobnie do korony? Może brzmi, może nie brzmi, ciężko powiedzieć. Słuchajcie, co oznacza Saturn? To jest bardzo ważne, słuchajcie. Upadek, chciwość, choroby, biedę, opresję. Co oznacza Pluton, czyli w greckiej mitologii Hades, bóg podziemia? Oczyszczenie, taką wielką czystkę, tak jak był ten film Noc oczyszczenia, wiecie, taka czystka, ale taka nie w fajny sposób. Odkrycie prawdziwej siły. Prawda wychodzi na wierzch. Astrologowie już w styczniu mówili, że oznacza to czas opresji i tyranii. To jest w ogóle szok, że ludzie to naprawdę widzieli. I była to, słuchajcie, koniunkcja w Koziorożcu. Planetą taką rządzącą koziorożcem jest właśnie Saturn i to tej całej koniunkcji jeszcze nadało siłę takiego kopa, słuchajcie. A żywiołem koziorożca jest Ziemia, więc mogliśmy przypuszczać, że coś się właśnie na Ziemi wydarzy. Następnie 20 stycznia miało miejsce zaćmienie Księżyca, bo jeśli widzimy taką właśnie jakąś koniunkcję, ta koniunkcja się wydarza raz na 38 lat, słuchajcie, i się wydarzyła teraz. A jak coś takiego widzimy, to potem patrzymy, jakieś zaćmienia, takie rzeczy. No i zaraz, chwilę później się wydarzyła 20 stycznia zaćmienie Księżyca w bliźniętach. I tutaj, słuchajcie, i to mówi wszystko. Bliźnięta jest to żywioł powietrza. Tak jak widzieliście na pentagramie, jak mówiłam, to powietrze jest to miejsce w człowieku, wiecie, wchodzi nam powietrze, płuca, oskrzela, to za to odpowiada powietrze. Tutaj mamy te bliźnięta. Powietrze również łączone jest ze wschodem, czyli wiedzieliśmy, że będzie to jakaś choroba, że to będzie jakaś czystka, że to będzie ze wschodu i to będzie skierowane na powietrze, na nasze płuca. Tak, dla przykładu chcę Wam powiedzieć, co się wydarzyło ostatniej koniunkcji w 1982 i 83 roku, bo to właśnie tak było jakoś na przełomie. Afrykę dotknęła największa w historii klęska suszy. Zginęło 4 miliony osób. To słuchajcie, a to była mniejsza, miała mniejszą moc niż ta, która jest w tym momencie. Nie chcę nikogo straszyć. I największy wyciek ropy do północnego Atlantyku. Dodatkowo pamiętacie, jak w styczniu wszyscy myśleli, że zaczęła się trzecia wojna światowa, ponieważ była ta cała akcja z samolotami. Jak dla mnie, mówiłam Wam już o tym, że oświeceni najwyraźniej się znają bardzo dobrze na astrologii, bardzo dobrze widzieli, że coś się musi wydarzyć i mieli dwie opcje, no albo wojna, albo choroba, ale sobie wyliczyli, że w sumie choroba im się bardziej opłaca, to tam tylko samolocik walnęli, wiecie, a potem się nagle wszystko uspokoiło jakoś tak dziwnie, co wszyscy byli pewni, że to już wojna.
No bo słuchajcie, im się nie opłaca wybijać młodych osób. Wojna oznacza śmierć młodych osób. Dlaczego oni mieliby chcieć śmierci młodzieży? To my na nich zarabiamy, wiecie o co chodzi. Firmie, weźmy to, że to jest taka firma, że firmie zależy, żeby mieć jak najwięcej pracowników, prawda? No a znowu choroba, słuchajcie, to ma swoje takie zalety, że najczęściej atakuje słabych, już chorych i starszych ludzi. Przy okazji, słuchajcie, czas choroby jest to świetny czas na jakieś eksperymenty, jest to świetny czas na jakieś wprowadzenie nowych szczepionek. Ludzie się boją, słuchajcie, jakieś opryski, takie rzeczy, bo i tak nikt nie zauważy, jak będzie trochę więcej chemii, to nikt nie zwróci uwagi, i tak wszyscy chorzy. Teraz taka ciekawostka, czy media również pokazywały koronawirusa wcześniej? No chyba nie jest dla Was zaskoczeniem, że oczywiście, że było o tym mówione. Na Facebooku wstawiłam Wam fragment książki Sylwii Browne, która jest pisarzem, medium, znaczy była, bo już od 2013 roku nie żyje. I napisała książkę End of Days, bodajże wyszła w 2008 roku, nie wiem, na Facebooku Wam to dokładnie napisałam. I w tym fragmencie opisała, że w 2020 roku przyjdzie choroba skierowana na płuca i na skrzela, pojawi się nagle i nagle zniknie, później po 10 latach znowu się pojawi i zniknie na dobre. Słuchajcie, no to było tak dokładnie przewidziane. Jednak wiele osób nie wzięło tego na poważnie, ponieważ Sylwii przepowiednie były takie, nie zawsze się sprawdzały, ale musimy pamiętać, że z przepowiedniami tak jest, dlatego że to jest energia. Ludzie, którzy widzą energię, widzą, że coś się zbiera, ale ta energia może być przetransformowana. Ktoś się może zająć tą energią, może coś zmienić, dlatego czasem są takie jakieś nieścisłości. Następna rzecz, słuchajcie, koronawirus pod mikroskopem, jak wygląda, i to na to zwróciła moja koleżanka uwagę właśnie dzisiaj, tuż przed tym, jak nagrywałam to. Zwróćcie uwagę na ikonkę mikroba, która wygląda dziwnie podobnie. Ta ikonka pojawiła się w 2018 roku. Czy to jest przypadek? Może być przypadek. Tak samo ikonka w masce, która pojawiła się w 2015 roku. I rzeczą, która zwraca moją uwagę, jest to, że ona ma zamknięte oczy. Dlaczego ona ma zamknięte oczy? Słuchajcie, dla mnie jest to sygnał. Wiecie, choroba, wiadomo, ale że ludzie są ślepi. Dla mnie cała ta sytuacja w ogóle, cały ten wirus, całe to zamieszanie wokół tego jest sprawdzaniem, na jakim etapie świadomości jesteśmy. No i niestety wielu ludzi jest na etapie świadomości takich zagubionych owieczek, które nie wiedzą, co się dzieje, nie widzą, że to wszystko było zapisane, że to musiało się wydarzyć. Niektórzy myślą, że to jest kara jakaś dla nas. To nie jest, słuchajcie, kara, to się po prostu musiało wydarzyć. A naszym zadaniem w tym momencie jest przetransformowanie w tej energii, wykorzystanie tej złej energii dla naszego dobra, żebyśmy mogli wzrastać, żeby to całe zło, które się w tym momencie dzieje, przyniosło jak najlepsze owoce dobra. Teraz mamy pracę do wykonania. Ostatni przykład to, słuchajcie, film Epidemia Strachu z 2011 roku. I cały ten film, ostatnio go właśnie oglądałam, nie powinnam, biorąc pod uwagę ostatnią sytuację, ostatnie te wirusy, choroby. Ciekawe jest tłumaczenie właśnie na polski. Epidemia strachu, prawda? Czy nami w tym momencie też nie zawładnęła taka epidemia strachu? Czy ta epidemia strachu nie jest wręcz straszniejsza od samej choroby? To jest, słuchajcie, też ciekawe. Słuchajcie, na dziś to tyle. A w następnym odcinku chcę powiedzieć, co przewiduję wydarzy się po tej chorobie. Dlatego, że nie chcę już sytuacji, kiedy Wam czegoś nie powiem, kiedy coś zatrzymam dla siebie, dlatego że wiem, że te informacje mogą być ważne. Jay-Z, słuchajcie, dlaczego Jay-Z przewiduje? No bo ja tak patrzę, słuchajcie, co mówią gwiazdy, dlatego że nie tylko te gwiazdy na niebie, ale też celebryci, dlatego że mam wrażenie, że oni wiedzą trochę więcej od normalnych ludzi. I słuchajcie, jego najnowsza piosenka Rose Gold All Summer, czyli tak jakby kolor złoto-różany przez całe lato. Czyli co? Czyli że skończy się ta choroba, tak do wakacji będzie trwała. A rose gold, co oznacza? Pamiętacie pentagram? Że pentagram oznacza róże. Czyli mamy te rose. Gold to jest kolor Wenus. Róża jest również Wenus. Czyli mamy tutaj planetę Wenus, że będzie przez całe lato. Ale o tym będę mówiła w
kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że wybaczycie mi to, że w tym odcinku byłam taka trochę... Nie byłam sobą, nie było moich suchych żartów, ale jak widzicie, no temat jest poważny. Dla mnie bardzo trudny. Trzymajcie się zdrowo i do zobaczenia wkrótce.